Kochani, ja króciutko chciałbym odnieść się do pewnej dyskusji, którą mieliśmy wczoraj na grupie domowej. Gdzie dowiedziałem się wczoraj, że pojawiło się takie sformułowanie w stosunku do osób, które stosunkowo krótko są nowonarodzone, poznały Jezusa, zachwycają się Jezusem. Sformułowanie na zasadzie: poczekaj chwilę, zaraz ci przejdzie, poczekaj, jesteś na początku. Ja z tego miejsca teraz to podważam w imieniu Jezusa. Nie słuchajcie takich bredni, jeśli ktokolwiek wam takie mówi rzeczy. Wiecie co? Z chwilą waszego nowego narodzenia, naszego nowego narodzenia, każdego z nas, jest ogromny dystans pomiędzy naszym poprzednim życiem, nieważne czy byłeś dobry, czy byłeś zły, pomiędzy twoimi martwymi uczynkami, czyli tą splugawioną szmatą, tą sprawiedliwością ludzką, a sprawiedliwością Bożą. Kiedy poznajesz Jego świętość, Jego doskonałość. Natomiast prawidłowy rozwój powoduje, że ty będziesz stale napierał i stale chciał się w nim rozwijać. Wiecie, to już nawet nie chodzi tylko o list do zboru w Efezie, tak? Z objawienia świętego Jana, o tą pierwszą miłość. Ale ja w ogóle, ja nie wierzę, wiecie? Ja nie wierzę, że można w taki sposób wzrastać, żeby nie rozpalać sobie tego pragnienia. Wiecie, jednym z moich stałych modlitw. Ja postanowiłem, powiedziałem: Jezus, ja chcę, żebyś Ty objawiał mi krzyż każdego dnia. Ja każdego dnia chcę praktycznie wzrastać w rozumieniu tego, co wykonało się. Wiecie, ja dzisiaj jestem w stanie karmić się Chrystusem, nawet jak siedzę na nudnym biznesowym spotkaniu. Dlaczego? Dlatego, że jestem prosechomai. Jestem cały czas skierowany na Niego. Kiedy będziesz wzrastać, miłość i pragnienie Jezusa będzie w tobie rosło. Natomiast to, co się zmieni, to zmieni się to, że staniesz się stabilną jednostką, bo dystans będzie się zmniejszał. Bo uświęcanie naszej duszy powoduje, że ten dystans się zmniejsza. I całe nasze życie w uświęceniu, całe życie tu na ziemi będzie powodowało, że ten dystans będzie się zmniejszał. Ale nigdy nie pozwól, aby pragnienie bliskości i obecności Jezusa w tobie w jakiś sposób gasło. Amen. 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 Fajnie.